Poprawi bezpieczeństwo i dzięki niej przez Podłęże będzie jeździć mniej samochodów ciężarowych. Budowa obwodnicy to ważny krok nie tylko dla mieszkańców, ale również dla przedsiębiorców i inwestorów z gminy Niepołomice. Znakiem rozpoczęcia prac budowlanych jak zawsze jest uroczyste wbicie łopaty. No to jest fizyczne, realne rozpoczęcie robót. Maszyny wchodzą na budowę, pozwolenie na budowę pozwala zgodnie z polskim prawem, prawem budowlanym rozpocząć pracę. Zakończą się one, mam nadzieję, we wcześniejszym terminie. Wykonawcy są zdeterminowani, a widać potencjał wykonawców na tej budowie. Oni zapewniają sprawną realizację tej inwestycji i mam nadzieję, że bez szczególnych uciążliwości dla mieszkańców okolicznych miejscowości ta droga zostanie wybudowana. Wybudowanie tej obwodnicy Podłęża to jest ulżenie mieszkańców Podłęża. Bo widzimy, jak właśnie do strefy aktywności gospodarczej, strefy inwestycyjnej w Niepołomicach przyjeżdżają samochody. Dziennie ponad 5 tysięcy pracowników dojeżdża do strefy. Jest oddany w tym roku zjazd z autostrady, również powoduje spory ruch. A właśnie wybudowanie obwodnicy Podłęża spowoduje, że te samochody ciężarowe oraz osobowe nie będą musiały wjeżdżać do Podłęża. I to jest bardzo ważne. Ważne jest to, że inwestycja wpisuje się w cały ruch komunikacyjny od dróg krajowych, wojewódzkich, po gminne czy też powiatowe, a w przyszłości właśnie obwodnica Podłęża stanie się drogą wojewódzką. Warto wspomnieć, że obwodnicę zbuduje Polskie Konsorcjum Firm Eurowia Polska oraz Nowak Mosty. Ta obwodnica właśnie zaczyna się tu na tym rondzie, na którym stoimy i będzie się kończyła w miejscowości Podłęże. Po drodze będziemy mieli 3 obiekty mostowe i zaczynamy na Podłężance, potem będzie duży obiekt nad linią kolejową, duża estakada i potem kolejny obiekt i kończymy na skrzyżowaniu w Podłężu. Koszt inwestycji to ponad 57 milionów złotych, a zakończenie prac zaplanowano na koniec 2021 roku.